Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego, jak można zrobić tak zwany displacement mapping, czyli mapy, które będą sterowały deformacją geometrii na obiekcie. I to będzie tekstura, która będzie sterowała deformacją rzeczywistej geometrii. Nie tak jak w przypadku na przykład map normalnych, kiedy tekstura steruje wyświetlaniem światła na powierzchni, udając tylko zmienioną geometrię. Tu dostaniemy rzeczywiste, faktyczne, straszliwe deformacje. Aby zrobić tego typu przykład, przygotuję sobie szybko scenę. Będzie oczywiście potrzebny edytor UV. Będzie mi potrzebny też jakiś plane. Zrobimy to sobie na przykładzie plane'a właśnie. Niech on ma wielkość 2. Utrwalę tę wielkość w postaci skali. Także mam skalę teraz równą 1. Ok, w przeciwnym wypadku byłyby problemy z rozwinięciem UV. I dodam oczywiście teksturę w standardowych wymiarach do tego plane'a. Ok, teraz tak. Aby ten plane można było wypalić, potrzebuje mieć jakieś źródło geometrii. I to źródło geometrii dodam sobie z drugiego plane'a. Drugiego plane'a przeskaluję również do wielkości 2, podniosę go trochę wyżej, aby było go wyraźnie widać. I tego drugiego plane'a potnę wiele razy przez operację subdivide. Powiedzmy sobie, że zrobię to 10 razy na dzień dobry, a później tak jeszcze, żeby było drobniej pocięte drugi raz 10 razy. Dobra. To jest wysoko rozdzielczy mesh, który wygląda tak jak plane, ale ma w środku bardzo wiele wyszołków. Teraz tego plane'a spróbuję zdeformować i mógłbym to zrobić na przykład rzeźbiąc na nim. Weźmy sobie na przykład rzeźbienie. Mogę teraz tutaj narysować cokolwiek, jakieś hasło, na przykład PKB albo jeszcze inne czteroliterowe. Nie będę go może cytował, ale to nie jest metoda, którą chciałbym teraz pokazać. Spróbujemy zrobić to inaczej, w troszeczkę taki bardziej generyczny sposób. Na początku wykorzystam teksturę. Ta tekstura będzie się nazywała Wood, a więc dodaję nową teksturę, wybieram sobie tryb Wood i z tego Wood wybieram, żeby to była tekstura, która jest okrągła. Taka tekstura będzie służyła mi jako taki początkowy, wstępny deformator dla mojej tekstury o wysokiej rozdzielczości. Później mogę oczywiście zlikwidować tą teksturę, bo nie będę jej potrzebował. No i teraz, jeżeli wezmę sobie specjalny modyfikator o nazwie Displace, to w tym modyfikatorze dodanym do plane'a mogę wybrać teksturę, która będzie go deformowała. Displace powoduje, że natychmiast geometria staje się taka, jak określa tekstura. A więc tam, gdzie jest kolor biały, tam mój obiekt wygina się w kierunku osi Z dodatniej. Tam, gdzie jest czarny, wygina się w kierunku osi Z ujemnej. To jest mapowanie w kierunku normalnym do powierzchni. Mamy tutaj wybrany kierunek normal. Mogę oczywiście zmniejszyć siłę tej deformacji, powodując, że moja tekstura będzie mniej lub bardziej wygładzona, będą takie ładne falki. I to jest OK. Więc tak wygląda moja wysoko rozdzielcza geometria i teraz tę geometrię chciałbym zapamiętać w postaci mapy deformacji umieszczonej w obrazku rozwiniętym w UV w tym plane nisko rozdzielczym. Zatem wchodzę do panelu render, otwieram sobie subpanel bake i wybieram displacement. W tym momencie displacement jest tylko na jednym obiekcie, a więc zaznaczam ten obiekt, który ma jakieś nierówności. Zaznaczam następnie docelowy obiekt, na którym chcę wykonać bake'owanie. No i mając wszystkie opcje wybrane, zaznaczam jeszcze Selected to Active. W tym momencie zaznaczony obiekt będzie się wypalał na obiekt aktywny. Naciskam teraz Bake. No i dostałem teraz taką całkiem białą powierzchnię, z której niewiele widać. Tak naprawdę to ta moja mapa displacementu wypaliła się, ale nie widać jej, ponieważ jest bardzo jakby słaba. Mogę wcisnąć guzik Normalized. No i wtedy mam nadzieję, że będzie trochę lepiej widać. Zaraz zobaczymy. Bake się zrobił, no ale widzę, że niestety niezbyt ciekawie to wyszło. W takim razie spróbuję trochę obniżyć ten plane do tej pozycji i zobaczymy teraz. Próbowałem to robić kilka razy i raz się mi to udawało, a raz nie. Być może czegoś tutaj jeszcze nie rozumiem albo coś robię źle. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Bake. O, teraz wyszło bardzo dobrze. Domyślam się, że powód, dlaczego wcześniej to nie wychodziło, był taki, że miałem tak silny displacement względem swojego oryginalnego plane'a, że wszystko było białe. Więc gdyby to była prawda, powinienem teraz otrzymać troszeczkę inne kolory. Zaraz zobaczymy. Tak jest, teraz jest czarne, dlatego że displacement mojego plane'a jest liczony w taki sposób, jakby wierzchołki z tego plane'a, tego niskorozdzielczego, miały się przesunąć aż do pozycji, która zajmuje tamten drugi wysokorozdzielczy plane. Czyli w tym momencie musiałem się przesunąć z tym moim plane'em do pozycji minus z jakiejś sporej, która jest sygnowana przez taki czarny kolor.
Dlatego, jeżeli mój plane leży mniej więcej na wysokości, gdzie jest ten niskorozdzielczy, to będę miał wynik pośredni, a więc niektóre jakby przesunięcia będą w kierunku bardziej białym, a niektóre w kierunku bardziej czarnym. Zrobię jeszcze raz bake'a. To będzie już ostatni raz. No i mam teraz tego typu ładną, kolistą, powiedzmy sobie tęczę, chociaż z tęczą to niewiele ma wspólnego. No i teraz tak, nie potrzebuję już swojego oryginalnego mesha, więc go odsunę. Natomiast aby taką mapę wypukłości czy też displacementu na moim obiekcie rzeczywistym uzyskać, muszę niestety znowuż go pociąć. Ale w tym momencie potnę go tylko trochę i zostawię. W takiej postaci on zostanie. Natomiast trzeba teraz do niego dodać materiał, a więc dodaję nowy materiał. W tym materiale dodaję nową teksturę, która będzie obrazkiem i ta tekstura będzie przenosiła mi displacement uzyskany z poprzedniego obiektu. A więc wybieram sobie displacement, wybieram mapowanie UV. Teraz, jeżeli wyrenderuję, to oczywiście nic wielkiego nie zobaczę. Zobaczyłem tylko zmianę koloru, taką pierścieniową. Natomiast jeżeli chcę zobaczyć zmianę geometrii, muszę wyłączyć kolor, a włączyć displays. I ten displays tutaj wynosi standardowo 0,2. Na razie go zostawię przy takim ustawieniu i zobaczymy, jak to wyjdzie. Już widać, że mój displays zaczął deformować mi powierzchnię plane'a i ona jest rzeczywiście zdeformowana, bo widać, że nie jest prosta na krawędziach. Jeżeli ten parametr zwiększę, na przykład do maksymalnej wartości 1, to będę miał displacement taki sam, jak w obiekcie oryginalnym. Natomiast ważne jest to, że mój oryginalny obiekt jest płaski. A więc geometrię, która była wcześniej uzyskana rzeczywiście w obiekcie, zapamiętałem w teksturze i ta tekstura tą geometrię mi przenosi na drugi obiekt. To jest właśnie displacement map. Ta technika może się również przydać do zrobienia czegoś takiego, gdzie chcielibyśmy za pomocą tekstury wymusić pewne grube deformacje w przestrzeni. Co ciekawe, ja mogę teraz na tej teksturze coś namalować. Włączę sobie tutaj pędzel, włączę narzędzia i namaluję tak zupełnie niechcący coś, okay? Co będzie jakoś tak wyglądało. I tego typu tekstura, gdybym ją zapisał, oczywiście spowodowałaby mi jakieś zupełnie inne ciekawe deformacje tutaj. Jeżeli wezmę sobie kolor ciemny, czarny, to mogę również ten displacement wbić jakby w głąb, w drugą stronę. Jak zrobię teraz render, dostaję tam, widać jakieś takie wielkie dziury. Spróbuję z tej strony jeszcze coś namalować, render i proszę zobaczyć, od razu mi się tekstura wcięła. Całkiem przyjemna rzecz i może się przydać naprawdę do wspaniałego uwypuklenia szczegółów w obiektach, które w sumie nie muszą być aż tak wysoko rozdzielcze jak oryginały. Ok, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.